To będzie vlog, kochani, zdecydowanie łączony, bo tak, nagraliśmy z Krzyśkiem właśnie test lodów, test lodowy. Nie wiem, czy już jest na kanale, czy nie. To będzie druga część, także super nam się udało. Mimo tego, że pada deszcz, akurat kiedy chcieliśmy nagrywać, rozpogodziło się, zrobiła się przepiękna pogoda. Także cieszę się bardzo, że ten filmik nagraliśmy, ponieważ pierwszy bardzo Wam się podobał. No i mam nadzieję, że ten też Wam się spodoba, pośmiejecie się, rozluźnicie się. To jest taki, wiecie, jak ja to mówię, lajtowy filmik. A za chwilę, za jakiś czas będę się też brała za zupkę z soczewicy, tak jak Wam wczoraj mówiłam. Także, no co, myślę, że też zaspokoję Waszą ciekawość, bo ostatnio jak pokazywałam, jak ją robię, to chyba nie pokazywałam też składników, tylko już tą gotową zupę. Ja dodaję, ja wiesz, jeszcze krewetki, robię z kromeczki chleba żytniego takiego tosta. Także chcecie więcej zakupów, chcecie, żeby było jedzeniowo, no to będzie. Dobra, to taki plan, że zaraz biorę się za zupę z soczewicy, a tymczasem pokażę Wam jeszcze książki. Panie, kup mi jakąś dobrą wodę niegazowaną, a Krzysztof kupuje mi. Mineralną oczywiście, a Krzysztof kupuje. Woda źródlana, krynka. Oh yeah! Mówiłam Wam, że już prawie wszystko rozpakowaliśmy, ale jeszcze część rzeczy takich mniej potrzebnych mamy w garażu tutaj na dole. No i wczoraj jeszcze rozpakowałyśmy z mamą książki, jakieś tam notesy moje, stare pamiętniki, stare zdjęcia. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę zobaczyć też stare zdjęcie, to Wam pokażę albo we vlogu, albo jeszcze raz z Krzyśkiem nagramy taki filmik, jak oglądamy nasze stare zdjęcia, bo jest tego multum. Ja w ogóle siebie nie poznaję, naprawdę. I znalazłam też takie oto książki. Proszę bardzo, sałatki, przekąski, sałatki na każdą okazję i zdania na drób. Bo wiecie co? Niby w głowie tych pomysłów jest pełno, ale ostatnio zauważyłam, że mi się te obiady, te sałatki, to wszystko powtarza, także będę sobie korzystała z takich oto książek teraz. No słuchajcie, po prostu ta świeczka to teraz jest, bardzo wpasowuje się jakby w pogodę za oknem, ponieważ cały czas pada, pada i pada. Mamy tutaj jesienną świeczkę Dianki, ale zapach jest naprawdę przepiękny. Na dworze jest ciepło, ale tak jak mówię, cały czas leje. Tutaj już, kochani, przygotowałam sobie produkty na potrzeby filmu. Przyniosłam z łazienki swoje kosmetyki wszystkie i będę nagrywała Wam niedługo jakiś film. Ja już wiem, jaki to będzie film. Bardzo luźny, przyjemny, taki jak lubicie najbardziej. No i trochę do tego filmiku przemycę jeszcze swoich ulubionych produktów. Także nie będę się tutaj już rozwodzić. I słuchajcie, znalazłam te moje drobinki, takie brązujące, rozświetlające od Nuxa. Także już nie mogę się doczekać, aż zacznę je używać. Matko, ostatnio też bardzo, bardzo dużo pytań na temat tego zegarka. To jest zegarek Michaela Korsa i my się przeprosiliśmy. Tak jak ostatnio z torbami Korsa, których dawno nie nosiłam. Znowu są moje ulubione i tak samo z tym oto zegarkiem. Mieliśmy tak długie rozstanie, ale powróciliśmy do siebie, wygląda pięknie i dostałam bardzo dużo pytań ostatnio o ten zegarek, także Michael Kors uwielbiam, niezniszczalny. Zdecydowanie mam za dużo tych kubków, naprawdę. Już nie wiem, gdzie je ustawiać. Mam ich trochę tutaj. Powiedzieć, że to jest tylko część kubków, ponieważ mam jeszcze kubki tutaj na dole. Bardzo dużo kubków pooddawałam rodzince, ponieważ kolorystycznie mi przestały pasować. A to są jedne z moich ulubionych od Malik Ceramik. Bardzo, bardzo je lubię. Od Karoliny, mężuś, żonka. Także tak to wszystko wygląda i ciągle mi brakuje na nie miejsca po prostu. Pytaliście również po raz kolejny o ten kubeczek. To jest kubeczek od Emmy Bridgewater. Bardzo, bardzo lubię Emmę. Bardzo dużo rzeczy od niej mamy i polecam. Patrzcie na mojego pomocnika. Co ten Leoś robi tutaj? Otworzył szafkę i to jest jego ulubione zajęcie. Leoś układa sobie tutaj sosy, oleje, przyprawy. Patrzcie. Czy wasze maluchy też tak robią? Bo Leoś uwielbia tak się bawić. A tam Lili sapie, bo cieplutko jest bardzo. Tylko ostrożnie, tak mama zawsze mówi, żeby ostrożnie, żeby nic nam się nie pobiło, prawda? Dobrze. Pamiętacie, jak wam kiedyś mówiłam, że Leoś nie lubi, jak się mówi ostrożnie i powoli? No to właśnie tak reaguje na te dwa słowa. Dobra, zabieram się za zupkę z soczewicy, a tu mój mały pomocnik. Jak Lili sapie, jak jej gorąco. Co chciałeś jeszcze powiedzieć, kolego? No pijcie, ja wiem, że ty masz, super. Dobra, przystępuję do pracy i dzisiaj piję sobie wodę z Brity, bo wszystkie wody się w domu skończyły.
Co, kochanie? Daj wodę. Wodę chcesz? Tak. Dobra, już daję. Okej, tak póki co wyglądają moje składniki i słuchajcie, zazwyczaj daję świeże pomidory, ale skończyły mi się. Jestem maniaczką pomidorów i dzisiaj stwierdziłam, że jem je do śniadania, zamiast dodać do zupy. Także mam pomidory w puszce, dwie papryki, nie wiem czy dam dwie, może dam trochę mniej, ja wszystko robię na oko. Czerwona cebula, biała cebula i najważniejszy składnik, soczewica, bo tak jak mówię, krem z soczewicy będzie dzisiaj grany. Na wierzch dodam dwie, trzy krewetki i taką grzankę z pieczywa żytniego. Zazwyczaj jem bez, często też dodaję to pieczywo, to zależy. Także to są składniki. Możecie też dodać marchewkę, pietruszkę, ja dodaję tylko to. Ale tak jak mówię, najlepiej, żeby te pomidorki były świeże. U nas oczywiście mecz jest grany, zapomniałam o mleczku kokosowym, ale to później. Dodałam już wodę, tu jest ponad 2 litry wody, wszystko nam się będzie dusić, potem dodam soczewicę i pomidory. Dajcie kochani, aby soczewicę zawsze namoczyć, przepłukać tych całych zanieczyszczeń, wiecie, żeby było wszystko super ekstra czyste, także płuczemy kilka razy. Okej, warzywa się gotują i pamiętajcie, że możecie dodać tutaj bulion, jakąś kostkę rosołową, ja nie dodaję nic. Później dodam trochę soli, trochę pieprzu, mam jakieś tam przyprawy bez soli, które są bardzo dobre, takie a la vegeta, ale w zdrowszej wersji. Także gotujemy to przez jakiś czas, a soczewicę dodaję na koniec, bo ona się mega szybko gotuje, jakieś 10-15 minut. Także gotujemy to, żeby wszystko było miękkie, potem dodaję soczewicę, mleko kokosowe i blendujemy. Robi się groźnie. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki. Pamiętacie naszą ostatnią burzę, jak wszystko tu frywało? Żeby dzisiaj było spokojniej. Grzmi, kochanie. Zobacz, coraz ciemniej się robi. I tak jak wam mówiłam ostatnio, ja patrzcie na niebo. No, tak jak wam mówiłam, patrzcie ile ptaków. Tak jak wam mówiłam ostatnio, ja to tylko się martwię o te bocianki. Patrzcie, one sobie tam stoją. Tam są. Proszę bardzo. Ja tu patrzę, wszędzie, wszędzie jest Play-Doh. Wszędzie. Już nawet na parapecie zauważyłam. Kochani, zblendowana zupa prezentuje się tak. Za chwilę podsmażę krewetki, dorzucę grzankę i pokażę wam efekt końcowy. Jest przepyszna. Dodałam jeszcze trochę pieprzu, także smakuje wybornie. Pięknie. Myślałam, że mam krewetki, ale nie mam. Mam mieszankę morską, kalmary, krewetki i omułki. Także coś może dodam. Okej, kochani, zupa gotowa dla mamy i dla mnie. Taką mamy dzisiaj pożywną, taki pożywny posiłek dzisiaj mamy. Zupka z soczewicy, do tego pieczywo żytnie, takie ciemne, ciemne, taki pumpernickel i trochę tej mieszanki owoców morza, szpinak, zieleninka. Koniecznie dajcie znać, jak wy podajecie zupę z soczewicy, co wy dodajecie, bo wiem, że jest bardzo dużo opcji. Także już mi ślinka leci, żegnam się z wami, buziaczki i pa, pa! Let's go to life. Don't let this go to life.